Witajcie w Klubie Inteligencji Prowincjonalnej. Mam na imię Ania. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o książce Terry'ego Pratchetta Straż. Tutaj jest wydanie z Pruszyńskiego. I jest to jeden z tomów cyklu Świata Dysku. Jest już ponad 40 książek z tego cyklu. W Świecie Dysku mamy różne takie uniwersa. Jest cykl dodatkowy o czarodziejach, o magach, o czarownicach, o straży, ale na przykład też o śmierci. Jest to według mnie jedna z najlepszych serii fantasy, jakie zostały wydane w ogóle na świecie. Bardzo ją lubię i dlatego wybrałam książkę Straż. Jest to pierwszy tom takiego podcyklu o straży i wprowadza on nam główne postacie, które w tym cyklu będą występowały. Od tej książki poleciłabym zacząć czytać w ogóle wszystkie książki dotyczące Świata Dysku. Ona najlepiej wprowadzi do tego świata i ma w sumie taki najlepszy humor, jaki w tych pierwszych książkach by był polecany. O czym jest ta książka? Po pierwsze, to wyobraźcie sobie świat dysku. Jest to taki talerz jakby leżący na grzbietach 4 słoni, które stoją na żółwiu, Atuinie, który się porusza w przestrzeni niebieskiej. Jest to świat, w którym funkcjonuje magia. Jest też 8 kolor oktaryna, który u nas na przykład nie występuje. I w tej książce akurat dotyczącej straży, Straż, będziemy się zajmować miastem Ankh-Morpork, które leży nad rzeką Ankh. Jest to jedno z największych miast w świecie dysku. Liczy ono sobie ponad 1 milion mieszkańców, ale wyobraźcie sobie, że w tym mieście jest zorganizowana przestępczość, ale nie taka, jak my sobie wyobrażamy teraz w naszych czasach, tylko wszystkie zawody zostały zrzeszone w gildie różne. I też występuje tam na przykład gildia skrytobójców, ale też gildia złodziei. Gildia złodziei na przykład wystawia ubezpieczenia dla mieszkańców, żeby nie zostać okradzionym. Na przykład wykupuje się ubezpieczenie na 1 rok. W związku z tym, że cała przestępczość jest zorganizowana, to praktycznie nie jest potrzebna policja. W Ankh-Morpork nazywana jest Strażą Nocną. Na początku książki w tej Straży Nocnej pracuje tylko 3 funkcjonariuszy. Są to Sam Vimes, który jest komendantem. Dodatkowo jest też sierżant Fred Colon i kapral Nobs. Cała książka zaczyna się wtedy, kiedy do straży będzie wcielony nowy rekrut. I jest to Marchewa, który jest... Według niego jest krasnoludem, ponieważ wychował się w kopalni krasnoludów, ale liczy sobie 2 metry i jest człowiekiem i zmierza do Ankh-Morpork i będzie się musiał zmierzyć tam z nową rzeczywistością, całkowicie różną od tego, jaką znał przez całe życie. Miastem tym rządzi Patrycjusz Havelok Wetinari, który właśnie doprowadził do tego, że wszystkie zawody zostały zrzeszone w gildię. I część mieszkańców chce wprowadzić nowe rządy i przywrócić znowu instytucję króla. W tym celu kradną książkę magiczną i będą chcieli przywoływać smoki. I jest to osnowa całej tej naszej książki, która w zasadzie zmierza w kierunku kryminału, ponieważ Straż Nocna będzie musiała zmierzyć się właśnie z tym nowym niebezpieczeństwem, bo ze smokiem, który terroryzuje całe miasto. Podczas swoich działań poznają na przykład Sybil Ramkin, która jest moją ulubioną postacią. Jest to jedna z najbogatszych kobiet w mieście, ale dodatkowo też prowadzi schronisko dla bezdomnych smoków bagiennych. Zaraz Wam pokażę tutaj ilustrację takich smoków. Tutaj są smoki bagienne. Są to małe smoki wielkości naszych psów, takich pokojowych, z tych mniejszych. Natomiast ten smok, który terroryzuje całe miasto, jest ogromnym smokiem z legend, takim jak w Grze o Tron występowały. Wszystkie postacie ze Świata Dysku są bardzo dobrze napisane. W następnych tomach ewoluują, ich charaktery się zmieniają, zdobywają nowe umiejętności, także pod tym kątem to naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Z całego tego podcyklu dotyczącego straży jest prawie 10 powieści, także można pod tym kątem patrzeć, że jak Ci się spodoba pierwsza książka, to na pewno będzie można sięgnąć po następne tomy. Ja polecam przeczytać wszystkie Pratchetty, także naprawdę to jest bardzo dobra literatura. Dodatkowo jest świetnie przetłumaczona. Tłumaczem całego Świata Dysku jest Piotr Cholewa. W książkach Pratchetta występują wielopoziomowe przypisy. Normalnie to się spotyka przypisy w jakichś książkach takich naukowych, a tutaj są przypisy, które komentują na bieżąco dane wydarzenie i odnoszą się do jakichś innych kwestii. Przeważnie są naprawdę śmieszne. Wszystkie książki są przyciągnięte humorem, taką inteligentną satyrą, ale z drugiej strony też niosą takie humanistyczne przesłanie, bo ważne jest tutaj nie tylko rozrywka, ale mówią o szacunku, o łamaniu jakichś zasad, że to nie jest tylko taki prosty świat stworzony przez jakiegoś autora, ale Pratchett był w stanie oddać ten świat jako coś bardziej skomplikowanego. Ja najbardziej lubię ten cykl o straży, ale też jest świetny cykl na przykład o śmierci. Jest to personifikacja śmierci. Chodzi w czarnej szacie, jest kościotrupem, ale mówi i mówi wersalikami cały czas. Także jest bardzo fajną postacią i w wielu książkach się przewija właśnie. Polecam Wam te książki. Nie tylko Straż, ale od tego trzeba zacząć, ale naprawdę wszystkie inne książki Pratchetta też są godne polecenia. Dodatkowo cały cykl Świata Dysku ma bardzo duży fandom, można dużo poszukać na Wikipedii i są strony poświęcone Światu Dysku. Są nakręcone i seriale angielskie, ostatnio był amerykański na BBC Ameryka. Może nie całkiem udane, ale też można do niego sięgnąć. Są gry komputerowe, są też gry planszowe o Świecie Dysku. No i co jeszcze? Napiszcie pod filmem, czy czytaliście jakąś z książek Pratchetta i która Wam się najbardziej podobała. Dodatkowo wspierajcie tutaj rzecz jasną na Patronite, subskrybujcie kanał na YouTubie, linki będą w opisie i dziękuję bardzo. Jak Wam się podobało, to dajcie lajka. Dziękuję.